Witam was dzisiaj z upalnej Polski. Zresztą w sumie większość was jest z Polski, więc nie wiem po co, ale witam się z upalnego Śląska, o tak. Ważna kwestia, dlaczego akurat odcinek kolejny z Okienka na Świat, gdyż bardzo ważna rzecz dla turystyki się wydarzyła, dość nieprzyjemna. A mianowicie jest to kierowane głównie do osób, które planowały wakacje na Kaukazie. Ja parę osób takich znam, dlatego też taki odcinek kręcę. Przy okazji opowiem jeszcze trochę o tym, co się dzieje w kwestii otwierania granic i tak dalej. Ale zacznę od tego, co dzieje się na Kaukazie, a mianowicie kilka dni temu dotarła do mnie informacja, że bodajże Azerbejdżan otworzył ogień w stronę Armenii. Tak, konflikt armeńsko-azerbejdżański trwa już odkąd rozpadł się Związek Radziecki, z tym, że tak naprawdę, nie wiem czy mnie słychać, bo strasznie wieje. W każdym razie może to w programie oprawię jakoś, ale było tam zawieszenie broni, które niestety zostało zerwane i rozpoczęła się nowy konflikt o Górski Karabach. Dlatego serdecznie odradzam jechać tam osobom, które planowały tam jechać. Nie warto. Może i Gruzja jest bezpieczna, ale jeżeli Rosja zacznie się wtrącać w tamte sprawy, to ja bym tam nie chciał jechać. Naprawdę wam odradzam. Kolejna kwestia to jest oczywiście sytuacja pandemiczna na świecie. Jak dobrze wiemy, codziennie są pobijane kolejne rekordy, ale są to rekordy pobijane dzięki krajom takim jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie. Podróżowanie po Europie już jest w miarę bezpieczne, dlatego otwarte są już wszystkie granice strefy Schengen i bardzo mnie to cieszy, bo mam szansę w końcu na wycieczkę do Budapesztu, która może się odbędzie, oby się odbyła. Siedzę także na łonie naszej polskiej przyrody, na moim ogrodzie, który nie bez przyczyny może się tutaj znalazł na tym filmie jako tło, dlatego że coraz bardziej luzowane są obostrzenia w Polsce. Ostatnio wiem, że minister zdrowia obluzował obostrzenia dotyczące imprez powyżej 150 osób. Praktycznie jedynym obostrzeniem, które zostało, są to teraz maseczki w komunikacji miejskiej i w sklepach. Sami dobrze wiecie, jeżeli śledzicie mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam, tutaj będzie podany. Byłem już w paru miejscach, no niestety jedynym takim, troszeczkę jakby to powiedzieć, czymś, co mi bardzo przeszkadza, są te maseczki w tych pociągach i autobusach oraz restauracjach. Ale da się do tego przywyknąć i tak szczerze jest już coraz lepiej i oby szło ku lepszemu. Jest to taki krótki odcinek z Okienka na Świat właśnie, żeby poinformować osoby, które chcą jechać do Kaukazu. A w zasadzie na Kaukaz. No, odradzałbym teraz, dopóki znowu nie podpiszę jakiegoś zawieszenia broni. To tyle. Jeszcze troszeczkę sobie możecie obejrzeć. Na pewno wstawię do tego filmu troszeczkę przyrody, która jest tutaj na działce, bo jest naprawdę ładnie. Lato wilgotne i ciepłe, dlatego dopisuję
komarom przede wszystkim, dlatego jeżeli gdzieś jedziecie, to naprawdę polecam wam się zabezpieczyć jakimś kremem, filtrem albo czymkolwiek. Takim na komary oczywiście. To tyle z mojej strony gadania na dzisiaj. I teraz na pewno jeszcze jakieś wstawki z przyrody. Na pewno w trakcie mojego gadania też będziecie widzieć troszeczkę ogrodu. A teraz już do następnego odcinka. Mam nadzieję, że to już będzie oczywiście odcinek z Częstochowy.